będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Zwycięzca Łukasz Stanek, gratulacje. Bardzo dziękuję. Cenne zwycięstwo? No cenne, no każde zwycięstwo jest cenne, więc jak najbardziej. No szkoda, że to zwycięstwo przeszło w taki sposób, że musiał ucierpieć mój rywal. No ale zwycięstwo się powinno nie ocenia i tak, jestem na pewno bardzo zadowolony. Co się stało z tą wagą? nie działała. Waga się zepsuła, oszukiwała mnie i co jest też prawdą. Przyjechałem tutaj z wagą, która pokazywała 2 kilo mniej. To też, ale to ja nie będę szukał wymówek. Okay, słuchajcie, okay. Mógłbym naprawdę tutaj przynajmniej z 20 minut pogadać o tym, czemu tam waga mogła. Waga mogła nie wyjść, ale nie będę szukał wymówek, bo nie wypełniłem. No, przeprosiłem już tyle razy, że wydaje mi się, że następny raz nie ma sensu. Czyli co, zmiana kategorii wagowej w górę? No, będziemy decydować ze sztabem trenerskim, z dietetykami, jak to zrobić. Bo może faktycznie pilnować troszeczkę bardziej tej wagi, żeby nie skoczyła tak do góry, nie robić z trenerem Jeruszką zawodów w jedzeniu słodkiego, to na pewno pomoże. No ale mówiłeś, że faktycznie zawiodła waga tak fizycznie, że coś tam było nie tak, pokazywała, że masz trochę mniej do zbicia, tak? Nie, to był jeden z czynników, który mógł faktycznie sprawić, że ta waga zawiodła. Nie powiedziałem, że to przez to nie zrobiłem wagi. Troszeczkę po prostu mnie oszukała. Tak, bo czekałem, aż przyjedzie waga, na której się oficjalnie ważyliśmy i już myślałem, że jest na dobrej drodze, a okazało się, że nie jest na dobrej drodze. Bardziej o to mi chodziło. Chciałem zapytać o tą kontuzję twojego rywala. Wchodzicie do klatki i zostawiacie tam zdrowie. Czy to jakoś wpływa psychicznie na ciebie, to, że zobaczyłeś, jaka krzywda się wydarzyła? Jak byś mógł powiedzieć, jakie właśnie były odczucia tego, twoje psychiczne? No nie, no psychicznie to na mnie nie wpływa, ponieważ też miałem taki uraz. Jeszcze na amatorskich zawodach bardzo podobny. Więc no nie, odpowiadać na pytanie, nie wpływa to nie psychicznie. Wchodząc do klatki wiemy, co nam tam może się stać. No i tyle, no jesteśmy świadomi tego. Psychicznie to na mnie nie działa. Widziałem gorsze rzeczy. A jak się czułeś mentalnie i fizycznie w tej walce od pierwszego momentu? Powiem wam, bardzo fajnie się czułem. Marzyłem o tym, żeby tak się poczuć, jak poczułem się dzisiaj. Nie wiem, czy było to widać, ale czułem taki w końcu kontrolę dystansu. Widziałem ciosy przeciwnika, widziałem jego zamiary. Z tego jestem bardzo zadowolony, bo chyba zrobiłem jakiś krok do przodu w końcu w tym wszystkim. Jaki jest teraz plan? Jaki jest teraz plan? Jutro wszystkich serdecznie zapraszam. Otwarcie Octagon Barbershop w Katowicach, ulica Opolska 22. Wszystkich was serdecznie zapraszam. Chcecie być w klatce, to będziecie mogli być obcinani. Jest to nowy projekt, jest to coś nowego, które no, mnie i moją, szczególnie moją kobietę, bo ona temu najwięcej serca poświęciła. Bardzo ten projekt, nie chcę powiedzieć podnieca, no, ale jara nas to. I co dalej? No na pewno wracam już w poniedziałek, już wracam do treningu, nie ma co siedzieć. Do trenera Witka będziemy tam zajść, mielić techniki tysiące. Potem na matę znowu na zapasy do trenera Jeruszki, posiłować się z ciężkimi typami. No i co? No dobrze się czuję. Chyba nie masz żadnych obrażeń kompletnie nie. Po tej walce. A co cię najbardziej zmęczyło w przygotowaniach? To robienie wagi? Czy były jakieś mikrourazy, kontuzje, problemy? O dziwo nie było żadnych mikrourazów. Pierwszy raz chyba nic się nie działo, ale to też może z tego powodu, że no, miałem też dużo obowiązków pozatreningowych. No i tyle. A kiedy kolejna walka wobec tego? Przyszły rok? No co, zaraz pewnie będę dzwonił do mojego menadżera Artura Gwoździa, którego serdecznie pozdrawiam. Może nie dzisiaj, nie, zadzwonię do niego, żeby z nim sobie pogadać. A w poniedziałek myślę, że siądziemy i naprawdę zobaczymy. No mieliśmy teraz z moją kobietą kupę roboty. Musimy na pewno troszeczkę odpocząć, dać sobie troszeczkę luzu, bo na bani mieliśmy tyle, że szkoda gadać. Ale chcę wrócić, no bo no, nie czuję tego, wiecie, zmęczenia psychicznego nawet, bo nie zdążyłem nawet się zmęczyć, no. Szybka walka. Chcę wrócić jak najszybciej. Jak najszybciej. W końcu w ogóle nie powiedziałem o tym. Kurde, zdjąłem z siebie klątwę, kurwa. Zawsze była wygrana, porażka. W końcu są dwie wygrane, bo zdjąłem tą pieprzoną klątwę. Spieprzaj i nie wracaj. Jakieś nazwisko? Chciałbyś się zmierzyć z tym zawodnikiem? Jakiś rewanżyk może? Dobrze mnie znacie. Mnie nazwisko nie interesuje, ja nie jestem z tych zawodników, co pytałem, jaki jest rywal, tylko gdzie jest gala i kiedy.
Jakieś pytania jeszcze? Doskonała puenta. Tak jest. Tak. Co mogę wam jeszcze powiedzieć ciekawego? No pytajcie o coś, no pogadajmy jeszcze. Do samego barbershopu dochodzi o to, że kontur brody będzie w oktagon, weźmy o kontur? Możesz, Mariusz, przyjdź, spróbuj. Spróbuj, dla ciebie coś na pewno wymyślimy ciekawego. Mógłbyś nam właśnie przybliżyć to, czy to wygląda tak, że stoi ogromny oktagon na środku tego salonu i w środku są stanowiska do obcinania? Możesz się tutaj troszeczkę podpromować, jak otwierasz ten biznes. Słuchajcie, moi drodzy, chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to musicie przyjść na otwarcie. Albo przyjść się ostrzyc. Ale uwierzcie mi, ja wraz z moją kochaną Dominiką wizualizowaliśmy sobie to przez długi czas i w życiu nie wyobrażaliśmy sobie, że to może tak wyglądać, tak, prawda? Naprawdę. I myślę, że każdy z was, który przyjdzie zobaczyć to, będzie pod dużym wrażeniem. Dominika, jak wrażenia? Był stres? Ogromny, naprawdę. Ja to się tak zawsze o niego martwię i waga i wszystko. No, nawet, ale dostałem, nawet wczoraj dostałem zjebę, że po 6 godzinach po rozmowie nie odezwałem się, że wszystko u mnie okej. No bo ja się martwię, on tego nie rozumie. No. Nie, wszystko było okej. Tak. A jeszcze moje pytanie, jak typujesz walkę Mamet Khalido versus Roberto Soldic? To jest... Mamet. To są takie twoje dwie kategorie wagowe. Poprzednia i ja przyszła. Ja oba. No, ty pierwsza. Mamet. 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 A jak Mamet? Druga runda przez poddanie. O. Ambitnie. No, ja generalnie w zakładach bukmacherskich nie jestem najlepszy. Na pewno. To, co on obstawia, musicie obstawić odwrotnie. Tak, ja zawsze na odwrót, nie? Tak. Tak, ja jestem świetny, żeby jak polecę, to znaczy, że chcesz stracić pieniądze, jak przystajesz na mój typ. Dokładnie. Powiem tak, troszeczkę to się rozwinę, bo żeśmy debatowali z trenerem Jeruszką na ten temat. Soldic jest typowym takim tyranem, który idzie do przodu, zresztą jego ksywa Robocop mówi sama za siebie. I wydaje mi się, że może ta walka wyglądać podobnie jak do walki Mameda z Azizem Karaoglu, że może sobie mamy troszeczkę nie radzić z tą presją, bo wiemy, że Soldic ma mega mocne, dynamiczne uderzenia, a Mamed jednak lubi miejsce, lubi sobie zaczarować się. A on idzie do przodu jak tyran i kontruje wszystkie jakieś próby ataku, ale to jest Mamed, moi drodzy. Albo Mamed przez coś spektakularnego, albo Soldic przez dominację. A sercem z kim? Mamed. Mamy, zawsze byłem jego ogromnym fanem i no i zawsze będę. No. Ja nie jestem jakiś taki, że ktoś kończy i od razu moja miłość, powiedzmy, do niego też się kończy. Nie, mamy zawsze. Właśnie mówiłeś o tym dynamicznym pójściu Soldicia do przodu, ale to przecież Mamet ostatnio tym wysokim kopnięciem też ekwilibrystycznym zakończył pojedynek, więc on chyba też idzie do przodu i też może czymś jeszcze zaskoczyć, pomimo swojego wieku. Tak, ale Mamet, zauważ, on nie ma czegoś takiego, że idzie cały czas do przodu. Mamet, jak idzie do przodu, to już idzie praktycznie po skończenie, nie? A Soldic praktycznie atak, przód, atak, przód, atak, przód. On cały czas idzie do przodu. No właśnie, no ale atak, przód, ale tak naprawdę jedno kopnięcie może zaważyć i nie trzeba się wracać, tylko tak. Jest jeden i kończący atak. Oczywiście, bardzo dobrze mówisz, dlatego też mój typ wygląda tak, że albo Mamet wyczaruje coś spektakularnego, po nim można się wszystkiego spodziewać, że odbije się od klatki, zrobi salto w tył i skoczy Soldiczowi na głowę, albo Soldic przez dominację, przez taką dominację, że Mamet nie będzie sobie w stanie poradzić z jego presją. To jest mój typ, no. Przykro mi, nie będę wam doradzał. Skoro otwierasz swój biznes, to może przygotujesz dla naszych widzów jakiś kod rabatowy do swojego barbera. Może pomyślisz nad czymś i coś wrzucicie. To pani szefowa musi coś wymyśleć. 15% rabatu jest. Na hasło armia. Na hasło in the cage. Teraz. Tak. I tak wszystko już będzie w klatce. In the cage. Na hasło armia. Armia in the cage. Dokładnie tak. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Życzyć zdrowych wesołych świąt, bo za niedługo mamy święta. Pewnie już. To już? No. Raczej już cię nie zobaczymy w klatce, z tego co mówisz, też troszeczkę sobie odpocząć. No także, no to odpoczywajcie i oby wam kwit ten biznes. Ale to chwilę chcę odpocząć. Córeczka. No i córeczka. Ja chcę odpocząć chwilę, ja chcę w następnym tygodniu wracać do treningów. Czyli jest szansa, że jeszcze cię zobaczymy w tym roku. No w tym roku może nie. No, no to gdzie? Ty właśnie mówię, że możemy się nie spotkać. Pod Żabką. Solówka. Nie, żartuję. Nowy rok. Zobaczymy. Nowy rok. Może dla stałych klientów będą jakieś sparingi u was w barbershopie. Jak najbardziej. Jest element siatki, więc możemy tam coś działać. Są jakieś pomysły, zabiegi marketingowe, które będziemy realizować. No to super. Jeszcze raz dziękuję w takim razie za wywiad i gratuluję. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Buziak.